Team of the Season FIFA 23 nadchodzi! W dzisiejszym filmie opowiem o tym, co nas czeka, jakie ligi ujrzymy podczas tego eventu, kiedy wystartuje każda drużyna, czy chociażby jakie nagrody czekają nas w nadchodzących mistrzostwach FUT. Nim przejdziemy do materiału, zapraszam serdecznie do odwiedzenia i zostawienia obserwacji na moim kanale Twitch, gdzie możecie ze mną pogadać o Fifie i nie tylko. Na streamkach nie będę ograniczał się jedynie do Fifki, więc tym bardziej serdecznie zapraszam. Nie zapomnij także zostawić tutaj oceny w postaci łapki i subskrypcji, tak aby nie przegapić kolejnych materiałów. Coins Kingdom to serwer Discord, który pozwoli wam zarobić jak największą liczbę coinsów dzięki aktywnej społeczności, jak i doświadczeniu moderatorów. Serwer posiada również swoją stronę internetową coinskingdom.pl, na której znajdziecie dodatkowe treści, a także i konkursy. Link do strony i Discorda zostawiam w opisie. Event TOTS jest w pewnym sensie nieoficjalnym zakończeniem sezonu w Fifie. Większość z graczy po evencie odkłada pada na półkę, wyczekując kolejnej edycji. Z drugiej strony dzięki TOTSom FIFA zyskuje na nowo życie, bo spora ilość graczy wraca, aby zdobyć przykokszone karty do swojego składu. Czym tak właściwie są TOTSy? TOTS, czyli Team of the Season, to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w grze FIFA Ultimate Team. To okres, w którym EA Sport wybiera najlepszych zawodników sezonu piłkarskiego i tworzy z nich specjalny zespół, którego karty są dostępne w grze. Z każdej największej ligi zostaje wyłoniona drużyna zawodników, którym zostaje przyznana specjalna karta TOTS. Ich statystyki są zwiększone w porównaniu z ich standardowymi kartami. Zawodnicy TOTS są bardzo pożądani w FUT ze względu na ich wysokie oceny i doskonałe umiejętności, co sprawia, że zbieranie ich kart jest marzeniem każdego gracza. Jakie ligi ujrzymy podczas eventu TOTS? Już jutro o 19:00 zadebiutuje TOTS Community wraz z Eredivisie. W każdy następny piątek będzie wlatywać główna drużyna, a w niedzielę dodatkowa. Tak więc 5 maja wlatuje Premier League, a w niedzielę Championship. Następni w kolejce są Bundesliga z Ligą Arabską, La Liga z MLS, League One z turecką Superligą, Serie A z Ligą Portugalską i na deser 9 czerwca wleci drużyna Ultimate, czyli złożona z najlepszych kart wszystkich poprzednich drużyn, choć pewnie jakiś Jasiek się w nie znajdzie, tak żebyśmy mogli go trafić w paczce z 3 gwarantowanymi tocami. Nagrody za Food Champions ulegną zmianie. Od teraz zniknie drużyna tygodnia, ta co jest aktualnie będzie ostatnią w tej edycji i nie będzie do trafienia w paczkach z gwarantowanym IF-em, gdyż ta paczka znika. Zamiast tego dostaniemy paczkę z 3 TOTS-ami. W Squad Battles także przy wyższych rangach będziemy mieli możliwość zdobycia kart TOTS. Pytanie tylko, czy ktoś ma ochotę ogrywać ten tryb? Samo Food Champions podczas eventu TOTS będzie zaczynać się w piątki o godzinie 19:00. Każdy z graczy otrzymał wymaganą ilość punktów, żeby móc wystartować w kwalifikacjach. Dodatkowo warto wiedzieć, że pojawiła się grupa wyzwań pod nazwą Weekend Otwarcia Mistrzostw FUT TOTS, którą jak najbardziej warto się zainteresować. Największym smaczkiem tego wszystkiego jest to, że doczekaliśmy się przepięknego designu czerwonego pika w FUT Champions. Teraz ten pik w końcu będzie robił wrażenie w składzie. Już od paru dni mamy możliwość codziennego wykonania zadania, w którym oddajemy brązowego zawodnika, w zamian dostając paczkę 2 graczy z minimalnym overallem 81+. Warto wiedzieć, że dzięki codziennemu wykonaniu tego zadania zaliczamy kolejne szczeble wyzwania, gdzie po ukończeniu dostaniemy paczkę z TOTS-em. Chyba warto codziennie przysiąść do tego i odebrać na sam koniec paczkę, choć będzie to dopiero dostępne w późniejszym etapie eventu. W SBC i zadaniach tygodniowych na pewno ujrzymy karty TOTS, bądź historię. Warto zaopatrzyć się w foder, bo być może któraś z tych kart będzie mocno dokokszona. W zadaniach tygodniowych na pewno będziemy musieli zmierzyć się w meczach towarzyskich z innymi graczami. Dodatkowo Sheriff potwierdził, że nadchodzą słapy do eventu. Póki co nie zostały ukazane nagrody, ale na pewno będzie warto przysiąść i pozdobywać tokeny, które zapewne będziemy mogli wymienić na karty TOTS. W końcu doczekaliśmy się odpowiednich nagród za poziomy w sezonach wyzwań. Od teraz myślę, że nie jeden z nas będzie sprawdzał, w jaki szybki sposób można zdobyć kolejny poziom. Co nam jej zaoferuje? Za 5. poziom będziemy mieli do wyboru paczkę 5 piłkarzy 85+ lub kartę historię TOTS Reyny. 10. poziom przyniesie nam do wyboru Pajeta bądź paczkę 10 razy 85+. 15. poziom paczkę aż 15 83+ lub Saicedo. 20. poziom to już bardzo solidny wybór pomiędzy jednym z 3 totsów z najlepszych 5 lig lub bardzo dobrze sprawująca się na boiskach ikona Dezaiego. I trzecią opcją jest paczka z 25 graczami 84+. 25. poziom przyniesie nam paczkę z 5 graczami 85+ lub kartą wspominkową Jesusa Navasa. 30. poziom to nie lada gratka. Ikona Runea bądź player pick z TOTS-em 90+ z Premier League, La Ligi lub League One. Ostatnią opcją będzie paczka z 30 zawodnikami 8-4+. Nagrody wyglądają wyśmienicie. Macie już plan, na co konkretnie będziecie polować? Ja osobiście chyba pobawię się w ryzyko i będę wybierał paczki, bo żadna z tych kart raczej nie zadomowi w moim pierwszym składzie. Teraz w tle możecie ujrzeć karty, które już potwierdził sam Sheriff lub jakiekolwiek koncepcje odnośnie tego, czego możemy oczekiwać w nadchodzącym evencie. Ja osobiście zacieram rączki na te piękne niebieskie karty. Podsumowując, event TOTS jest w pewnym sensie przybiciem gwoździa do trumny, jednak sam osobiście czuję ekscytację tym wydarzeniem. Nic tak nie buduje napięcia jak walka o 14 winów, tak aby wbić upragnioną rangę i odbiór paczki z gwarantowanymi TOTSami. Oby tylko psycha dała radę. W dzisiejszym materiale to już będzie wszystko. Dzięki za chwilę uwagi i mam nadzieję, że pozostawiłeś adekwatną ocenę w postaci łapki, dzięki czemu pozwalasz mi dotrzeć do większej ilości osób. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnych filmach.